truck. Słuchajcie, kochani, chcę wam powiedzieć bardzo ważną wiadomość. To jest najistotniejsza wiadomość dla każdego człowieka pod słońcem. 2000 lat temu zdarzyło się coś, co będziecie za chwilę świętować. Narodził się w ludzkim ciele Bóg. Narodził się z Ducha Świętego. Jezus Chrystus jest najbardziej udokumentowaną postacią i nikt nie podważa, że był taki ktoś. Ale jednocześnie niewielu wie, że to jest prawdziwy Bóg. I to, co On zrobił tam na krzyżu 2000 lat temu, może mieć sens w Twoim życiu. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg zapisał Ci w testamencie potężny majątek. Zapisał Ci siebie. Zapisał Ci swojego ducha. Kiedy kilka lat temu dowiedziałam się, że moja babcia zapisała mi w spadku mieszkanie, ucieszyłam się, bo to było niezadłużone przedemnie. Ona wraz pracowała na to przez całe życie. I żeby przyjąć ten spadek, musiałam pójść i wyrazić swoją wolę, że chcę to przyjąć. I dokładnie tak samo jest z Ewangelią. Tak samo jest z zbawieniem, który zapisał się w spadku Bóg. Jezus Chrystus, umierając, zostawił Ci testament. Czytamy Twoje imię i Ty możesz to przyjąć, a możesz to odrzucić. Głupotą jest odrzucać coś, co gwarantuje Ci zbawienie. Głupotą jest odrzucać coś, co gwarantuje Ci życie wieczne. Tam na krzyżu 2000 lat temu zakończył się problem grzechu. Nic Cię dzisiaj nie oddziela od Boga. Możesz dzisiaj przyjąć to, co On Ci zapisał w spadku. To jest niezadłużona Jego przychylność. Nie zadłużyłeś sobie na to. Tak samo jak ja, nie zadłużyłam sobie na spadek po babci. Ale możesz to przyjąć. I to może mieć realny skutek w Twoim życiu. Jeśli wyrazisz swoją wolę. Gdybym pozostała tylko na tym, to ucieszyłabym się, że mam mieszkanie w spadku. Nie mogłabym go sprzedać, nie mogłabym spłacić swojego kredytu. Ale ponieważ poszłam i wyraziłam swoją wolę i przyjęłam to, mogłam z tym coś zrobić. I tak samo jest ze spadkiem, który dał Ci Bóg. Tak samo jest z pojednaniem z Nim. Człowiek musi wyrazić swoją wolę. I dzisiaj słuchając tego, że masz zagwarantowane życie wieczne i wystarczy to tylko przyjąć. Podejmujesz decyzję. Jeśli to ignorujesz, podejmujesz decyzję na nie i idziesz dalej do piekła i dalej jesteś oddzielony od Boga. Ale jeśli to przyjmiesz, to zostaniesz uratowany w jednej sekundzie. Ja doświadczyłam tego 21 lat temu. Zawołałam do Jezusa Chrystusa. Według standardów religii nie nadawałam się do tego, żeby być zbawioną. Według religijnych standardów miałam grzech śmiertelny, ponieważ zabiłam swoje dziecko. Ale według standardów Bożych, według Jego sprawiedliwości, która się wykonała w Jezusie Chrystusie, ja byłam godna tego, żeby połączyć się z Nim i żeby zostać uratowaną. Taka jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość Boga wykonała się już na krzyżu. Tam na krzyżu wszystkie moje i twoje grzechy zostały zgładzone. Nic już cię nie oddziela od Boga. I możesz tak samo jak ja zawołać do Niego i powiedzieć: chcę przyjąć ten spadek. Dziękuję Ci, że zapisałeś mi życie wieczne. Nowy Testament nie przez przypadek się nazywa Nowym Testamentem. Była śmierć. Jezus Chrystus oddał życie, żebyś Ty mógł wziąć życie wieczne. I jeśli Ty dzisiaj zechceważysz i pójdziesz swoją drogą, to
skończysz niestety tam, gdzie nie chcesz iść. Nikt z ludzi nie chce trafić do piekła. Oczywiście są tacy, którzy pajacują i mówią, że okręcą sobie diabła wokół palca. Coś ci powiem o diable. 2000 lat temu on został pokonany. On został pokonany. Jeśli dzisiaj chodzisz u niego na sznurku, to chodzisz na sznurku tego, który został pokonany przez Jezusa Chrystusa i który jest skazany na wieczne zatracenie i chce tam pociągnąć jak najwięcej ludzi. Ale on został pokonany. I dzisiaj, jeśli ty opowiesz się za tym, który zwyciężył, za tym, który zwyciężył dla ciebie, za tym, który pokonał grzech, który zwyciężył śmierć, powstał z martwych, jeśli opowiesz się za Jezusem Chrystusem, staniesz ponad diabłem. Będzie ci mógł napukać. Nie będziesz już więcej pociągany za takie widzialne nitki. Nie będziesz doświadczał rzeczy, których doświadczasz dzisiaj. To jest zbawienie. Zbawienie ma wymiar wieczny. Idziesz do nieba, ale ma też wymiar tutaj na ziemi. Wymiar, który się mierzy w zwycięskim życiu. Od 21 lat żyjesz Bogiem. Pojednałam się z Bogiem. Narodziłam się z Ducha Świętego. W momencie, kiedy zawołałam do Jezusa Chrystusa, kiedy uwierzyłam w to, że On umarł za mnie, że za mnie oddał swoje życie, za mnie zapłacił cenę. Kiedy uznałam, że potrzebuję zbawienia, że potrzebuję być zbawiona tak naprawdę od siebie samej, od własnej niemocy. Wtedy On przyszedł do mojego wnętrza. Bóg jest duchem. Narodziłam się z Bożego Ducha. Stałam się zupełnie nową osobą. I dzisiaj mam pewność zbawienia. Wiem, że idę do nieba. Wiem, że nie wiem, co by się działo. Ja idę do nieba. Nie jestem w stanie odłączyć się już teraz od Boga. Jestem z Nim połączona. I to jest dla każdego człowieka. Każdy człowiek potrzebuje w tym życiu podjąć najważniejszą decyzję. Każdy człowiek potrzebuje poddać swoje życie temu, który zwyciężył za niego, Jezusowi Chrystusowi. Każdy człowiek potrzebuje zbawienia. Każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. Każdy człowiek potrzebuje przestać żyć w swojej niemocy. Każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo z Bożego Ducha. To jest sens Ewangelii. Po to Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię. On nie przyszedł tutaj po to, żeby chwiliwie wspominać Jego narodziny, jaki to On był maluśki. To jest wielki Bóg. Wielki Bóg, który ma moc wyciągnąć się z swoich niemocy i swoich grzechów. Wielki Bóg, który ma moc uratować się od siebie samego. Wielki Bóg, Jezus Chrystus. Możesz Go poznać osobiście. On jest dostępny. On jest na wyciągnięcie Twojego głosu. Na wyciągnięcie Twojego głosu. Zawoła jeszcze dzisiaj. Prosto z serca. Prosto z serca. Boże Słowo mówi, że wszyscy, którzy Go szukają, znajdą Go. Że ci, którzy Go wołają, tym odpowie. On da się znaleźć, bo On jest Bogiem z bliska. To nic, że Go nie widać. To nic, że Go nie zobaczysz. Boga nikt nigdy nie widział. A jednak ja doświadczyłam 21 lat temu narodzenia na nowo. I jestem inną osobą. Narodziłam się z Jego Ducha. Boże Słowo mówi, że takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Będą kłaść ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. Będą wskrzeszać zmarłych. Będą mówić nowymi językami. Będą uwalniać innych od demonów. Doświadczyłam uwolnienia od demonów. Doświadczyłam uwolnienia od wielu chorób. Sama kładę ręce na chorych, a oni są uzdrawiani. Uzdrowiłam kobietę z tłumiacza mózgu. Uzdrowiłam człowieka, który miał raka trzustki. Uzdrawiam swoje dzieci. Na co dzień chudę w mocy Bożej.
To jest dla każdego człowieka. Jeśli dzisiaj jesteś chory, cokolwiek ci dolega, czy to jest łupież, czy to jest rwa kolczowa, czy to jest marskość wątroby, czy to jest cokolwiek innego, mogę położyć na ciebie swoje ręce. Pomodlę się i choroba odejdzie. Ponieważ 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus wziął na siebie każdą konsekwencję grzechu, a konsekwencją grzechu jest śmierć. Choroba jest przejawem śmierci. On wziął na siebie każdą chorobę, zutylizował to i powstał z martwych. I ten zmartwychwstały Bóg żyje dzisiaj we mnie. Dlatego mogę położyć na ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony. I nie są to czcze słowa, ponieważ mam tego świadectwo. Bóg jest realny, Bóg jest żywy i każdy człowiek może poznać Go osobiście. I to jest potrzebą każdego człowieka. Jeśli czegokolwiek w życiu ci brakuje, brakuje ci miłości, brakuje ci zaopatrzenia, brakuje ci tak naprawdę szczęścia, to tak naprawdę brakuje ci Jezusa. Brakuje ci Jezusa. Odczuwasz ten brak, ponieważ jesteś pusty w środku. Ponieważ jesteś również duchem i ten duch jest uszkodzony. Potrzebujesz narodzić się na nowo, potrzebujesz poznać Jezusa osobiście.